Dużo jest takich przypadków. Proszę Państwa, jest przypadek jeszcze olsztyński, gdzie były rektor Uniwersytetu Warmińskiego, obecnie senator Platformy Obywatelskiej, dopuścił się rzeczy, która ścigana według mediów winna być sprawa z kodeksu karnego. Otóż podpisał dyplomy księżom ukończenia studiów podyplomowych, mimo że ci nie zdali jeszcze egzaminów. Później powiedział, przyłapany na tym przez dziennikarzy, kiedy sprawa wyszła na jaw parę miesięcy temu, że podpisał, bo jeden z księży poinformował go, że ci księża studenci są dobrze przygotowani, więc i tak by egzamin zdali i dlatego podpisał im dyplomy ukończenia studiów podyplomowych. Więc w związku z tym, według takiego kryterium myślenia członków Platformy Obywatelskiej, można by powiedzieć, że świadectwa maturalne należy tym wszystkim, którzy do matury przystępują, wydać wcześniej, bo zachodzi duże prawdopodobieństwo, że tę maturę zdadzą i że są dobrze przygotowani. Więc niech Platforma nie używa czasu przyszłego wobec tych wielu innych spraw i nie mówi zobaczymy, wyjaśnimy, przypatrzymy się, bo od patrzenia sprawiedliwości nie przybędzie. Od działania powinno. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pytań. Bardzo proszę, TVN24. Pani Julia Pitera powiedziała dzisiaj publicznie w jednej z rozgłośni radiowych, że w podobnej sytuacji jak pan senator Misiak jest wielu parlamentarzystów. Czy może panu posłowi wiadomo coś więcej na ten temat? Dziękuję. Więc pani minister Julia Pitera, ona bardzo często mówi, wiem, ale niczego nie powiem. Przygotowałam raport, ale go nie pokażę. A później przez takie wypowiedzi pani premier Julii Pitery, pan premier musi płacić, nie wiem, czy już zapłacił, duże kary, dlatego że ten raport, o którym mówię, a który miał być przygotowany przez panią Julię Piterę, powinien być upubliczniony, a niby nie został. I teraz też pani Julia Pitera mówi, że ona zna wielu innych parlamentarzystów, którzy są w podobnie trudnej, czy wręcz fatalnej sytuacji, w jakiej jest pan senator Misiak, ale nie powie, którzy. Chciałem przypomnieć, że urząd pani Julii Pitery to nie jest zabawa w stary niedźwiedź mocno śpi, to nie jest zabawa w chowanego, to nie jest urząd, który nazywa się entliczek pętliczek. To jest urząd, który ścigać ma korupcję. I ja kiedyś powiedziałem, zresztą za tę wypowiedź dostałem, choć nagroda, jak każda nagroda jest miła, ale nie dla nagrody te słowa mówiłem, a z pełnego przekonania, że ten urząd, kiedy patrzy się na dokonania w cudzysławie pani Julii Pitery, on jest tak potrzebny Polsce jak Jarosławowi Kaczyńskiemu skoki na bungee. Więc niech pani Julia Pitera udowodni, że rzeczywiście ten urząd jest potrzebny, że to, że jeździ luksusowym BMW, do niedawna jeździła jakimś tam takim średnim samochodem, a kiedy przesiadła się do luksusowego BMW, to ona, która niczego nie ściga, o czym zaświadczają pana słowa pana redaktora, że wie, ale nie powie, więc niczego nie doścignie, więc ta limuzyna do ścigania, jak się okazuje, jest niepotrzebna. Ona parę tygodni temu zbulwersowała opinię publiczną, być może wymyśliła to w tej luksusowej limuzynie BMW, że policjanci, skoro nie mają pieniędzy na benzynę do radiowozów, powinni przesiąść się i patrolować pieszo. Więc policjanci ścigać mają pieszo, a pani Julia Pitera, która nie ściga, jeździć ma BMW. Wykrycie dorsza za 8,24 zł, bo to jak na razie jedyne materialne, udowodnione działanie pani Julii Pitery, która wytropiła, że minister Prawa i Sprawiedliwości, rządu Prawa i Sprawiedliwości na rachunek, czy tam na służbową kartę kredytową kupił dorsza za 8,24 zł. No, swoją drogą rzeczywiście trzeba powiedzieć, jak małych, i to nie tylko wzrostem, ministrów zatrudniało Prawo i Sprawiedliwość, ale przyznam się szczerze, że jak na urząd pani Julii Pitery, no niech ona by wreszcie zaczęła się ścigać z dużą korupcją, która byłaby wielkości przynajmniej wieloryba, a nie małego dorsza, być może bez ości jeszcze
po tym, co powiedziała pani Julia Pitera dzisiaj, że wielu polityków jest w sytuacji pana Tomasza Misiaka, uważam, że jeszcze dziś wymienić powinna nazwiska. Jeśli tego nie zrobi, to wówczas powiem i jeszcze strawestuję to swoje poprzednie sformułowanie. Otóż powiem, że Polsce nawet bardziej już są potrzebne skoki Jarosława Kaczyńskiego na bungee, jeśli kiedyś by sobie tego zażyczył, aniżeli urząd pani Pitery. Kiedyś stawiałem pomiędzy tym znak równości. Dziś myślę, już nawet nie wypada tego czynić.